Z tej strony Jakub i wracam do nagrywania diabła. Ostatnim razem, co było, a kolejna zabawa wchowanego pomiędzy Mao Karu. Ale oczywiście wygrał Mao. Zobaczymy, co teraz będzie dalej się działo. Prawie przegapiłem pociąg do dzielnicy południowej. Chyba zostałem zbyt długo na arenie. Mimo iż w końcu złapałem pociąg, nie mogę pozbyć się natrętnego uczucia, że wszystko, co robię, okaże się fiaskiem. Saizu, dla przykładu, został ujęty jako rezultat mojego niedocenienia usami. Usługiwanie się wspólnikami, układanie alibi, aranżowanie gonitwy za przynętami. Te rzeczy z pewnością wprowadzają różnorodność w zamysł przestępstwa, ale w całym czasie wspólnicy zwiększałem ryzyko. W końcu Saizu zdradził mój plan. Co do Joty. Co za nędznik. Byłem mu przychylny, jednak nie zdradził. Krok po kroku naprawdę zrozumiałem, że wspólnik to nic innego jak zawada. Wciąż nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Poczucia ulgi jest jasna. Niemal chciałem podziękować Sadiu za pomoc w więzieniu tych, którzy mogliby mi się przeciwstawić. Moim prawdziwym celem nie jest kanon. Jesteś nim ty, Azai Gonzu. Dun, 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 dun. Natychmiast opuściłem arenę. Nie jest dobrym pomysłem przebywać zbyt długo w miejscu z tyloma kamerami. Wybierając objazd w połowie drogi, by odebrać torbę z bombą blisko stacji kolejowej, znalazłem się w posiadłości Gonzu. Wygląda na to, że diabeł uśmiechnął się do mnie tego wieczoru. Mimo że przewidziałem, nie, oczekiwałem to, jestem wciąż pod wrażeniem, że Gonzu pozostawił siebie bezbronnego wbrew temu, że jest w środku wojny. To rezultat stałych zakłóceń, w obliczu których stanęła Sony Yama w tym tygodniu. Podłożenie bomby pod osobisty Mercedes Gonzu zajmie tylko minutę. Jestem pewien, że podołam, nawet jeżeli zostały tam patrole. W każdym razie dziś wieczorem o 9:00 generał osobiście dołączy do walki z Shinei. Wyraźnie planuje zlikwidować maluczki, którzy ośmielają się wyzwać Sony Yamę z oblicza ziemi. Wszyscy w Yakuzie o tym wiedzą, tak więc oczywiście wiem o tym ja. Już za chwilę samochód zaparkuje przed wrotami już zabrać Gonzu. Będę czekał na moment, kiedy kierowca opuści samochód i pójdzie po Gonzu. Gonzu nigdy by nie przypuścił, że zostanie zabity w ten sposób. Bomby samochodowe i tym podobne nie są w ich stylu. Napijemy się? Teraz mi kurwa za cicho. Mech. Ten rodzaj... Czekaj. O! Ten rodzaj mafii najpierw ogłasza swoje stanowisko. Potem oznajmia swoje intencje i natychmiast rusza zawijać. Nie byłoby honorowym zabić przeciwnika bez ówczesnego przejęcia przez odpowiednią procedurę. Jest to zwłaszcza ważne dla tradycyjnej grupy, jaką jest Shinei. Jedynym problemem będzie policja. Z tego samego powodu, dla którego Gonzu nie będzie niczego podejrzewać, policja będzie słusznie się domyślać, że osoba, która go zabiła, jest poza Shinei. Jednakże to wszystko, do czego dojdą, po pierwsze nie zostanie żadnych śladów wskazujących na mnie jako sprawcę. Pełniana czapka jest swego rodzaju żartem, ale gwarantuję, że nie zostanę żadnych włosów na miejscu. Naturalnie używam lateksowych rękawiczek, nie zostawiając ścisków. Jest szansa, że zostawię włókno z moich ubrań. Mój dzisiejszy strój składa się w taniej odzieży z lokalnego sklepu. Każdy może ją kupić. Czuć, nawet jeśli będę trochę niedokładny, bomba i tak wszystko wysadzi. Zachowałem jeden z najważniejszych środków ostrożności. Coś chyba źle było napisane. Gonzu bez wątpienia uważa na mnie, pomimo faktu, że udaje się porozmawiać. Ci, którzy zostaną, prawdopodobnie zapytają, gdzie był mały podczas ostatniego fatalnego starcia Gonzu z Shinei. Więc pomyślałem, że dam im odpowiedź, by ulżyć ich zmartwieniu. Och, był wściekły na stan jazdy figurowy i zajęty niechęcią do Azai Kanon, naszej reprezentacji. Stąd powód, dla którego pozbyłem się Saijo. Udawałem, że krytykuję jazdę figurową z największym zapałem, na jakim mnie stać. Mimo że z pasją opisywałem nowy system oceniania, była to jedynie przeciętna, zwykła opinia, którą ma wielu przeciętnych, zwykłych ludzi. Oczywiście Saizu nie mógł o tym wiedzieć. To samo tyczy się moich politycznych ideałów. Nie mam najmniejszego zainteresowania przyszłością tego kraju. Przyznaję czasem
wygłasam nieszkodliwe komentarze, na które nie mam intencji odpowiadać, ale to bardziej jak wygłaszanie opinii o obejrzanym filmie niż przygotowania do rewolucji. Rysuję potrzeby przekazywania moich poglądów masom. Po prostu działam na ich podstawie. A im bardziej dokładne są te działania, tym lepiej. Ach, samochód podjeżdża. Ukryłem się za pobliskim domem, bo obserwując jak Mercedes Benz parkuje przy bramie. Przerośnięty skinhead wysiadł z samochodu i zniknął wewnątrz domu. Wspaniale. Nie ma śladów innej osoby w okolicy. Bomba została pomyślnie podłożona. Ustawiłem ją, by eksplodowała dokładnie o 8:50. To 10 minut od teraz. Potrzeby przynajmniej 15 minut, by dotrzeć do kwatery głównej silnej na alei centralnej samochodem, nawet jeżeli pędzi przez całą drogę. Więc by dotrzeć tam przed 9, muszą wyruszyć przed 8:45. Tym samym do eksplozji dojdzie w środku drogi. Równolegle może dojść do szkód wyrządzonych pobliskim przechodniom i pojazdom, ale cóż, to coś innego jak proste nieszczęście. Częścią życia jest pogodzenie się z bezsensownymi egzekucjami, które mają miejsce od czasu do czasu. Zupełnie jak w życiu mojego ojca. Gdy szedłem wzdłuż zimowych ulic, dres przeszył moje kości. Nie mam rypułów, by zabić Azai Gonzu. Gonzu jest bytem, który musi zostać zniszczony i nie jest poczny, póki tak się nie stanie. Choroba psychiczna matki była bezpośrednim rezultatem nieustannego nękania przez Gonzu. Jej doktor to potwierdził. I właśnie teraz Gonzu zmobilizował całą organizację na rzecz Shinya Kanon. Gdy raz twoja ofiara się odsłoni, naturalnym jest wykonać swój ruch, by ją zabić. Czy nie, Gonzu? Nareszcie wskazówki na moim zegarku wskazywały 8:50. Sami nie okazywała wiele dojrzałości. Ten pozytyw nie różnił się od tego, który powiódł ją do hotelu Plaza, by po przeszukaniu śmierci Saidu. Przez tyle przeszła, by skłonić Saidu do mówienia, by może ten wysiłek przysłonił fakt, że może on zwodzić ją lub siebie. Gdyby poświęciła chwilę całej sytuacji, zrozumiałaby, że w moim planie było wiele luk. Za to ponownie jej nawyk skupiał się na tym, co ma pod nosem, sprawił, że popełniła błąd. 8:50. Ogłuszający huk wybuchł i rozszedł się echem po moim ciele. Dla pewności sprawdziłem. Niebo nad domem Gonzu było rozświetlone. Były krzyki. Ulica, która była postrzegana jako najbardziej bezpieczna i najspokojniejsza, pogrodziła się w chaosie. Przedsionek piekła, wciąż bardzo, bardzo powierzchniowy. Pojrzałem na tłumy wystawiające z głowy z okien i wychodzące na balkony. Cierpliwości już niedługo, pokażę wam coś znacznie bardziej interesującego. Zawarłem usta, by powstrzymać zbytnią pewność siebie. Z strategicznego punktu widzenia zwycięstwo tej rundy nie miało wielkiego znaczenia. Krótkie występy dziewczyn dobiegły końca. Widownia zaczęła się rozchodzić, jakby odzwierciedlając moje samopoczucie. Telefon nagle stracił sygnał i nie mogłem skontaktować się z sami ani z Holim. Mimo że kręci mi się w głowie i niewiele pamiętam, wiem, że goniłem mężczyznę w drewnianej czapce, lecz pozwoliłem mu uciec, gdy porwał mnie tłum. Na szczęście nie doszło do eksplozji. Gdy upewniłem się, że kanon jest bezpieczny, poczułem, że cały ciężar znika z mojego ciała. Mało zawiódł, czy też usami go powstrzymał? Dobiegły mnie słowa przechodzącego obok par. Doszło do eksplozji w południowej dzielnicy. Od zazwyczaj ze strony od podsłuchiwania uznałem to za warto uwagi i zacząłem uważnie słuchać. Yakuza, podobno szef pewnie jest to związane ze strzelaniną w którym mieście. Nie ma już w tym mieście spokoju. Gdy już zacząłem rozglądać się za telefonem, usłyszałem, że ktoś mnie woła. Azai. Sami z ważnym spojrzeniem stała przede mną. Gdzie byłeś przez cały ten czas? O, przepraszam. Wyjaśniłem sytuację. Naprawdę mnie zmartwiłeś. Myślałem, że gdzieś za słabość. Mówiłem, byś się mną nie martwiła. W każdym razie usłyszałem dziwne rzeczy. Tak, mogę się domyślić. Sami nagle się odwróciła. Co jest? Nic. Kąciki oczu lekkie drżały. Przepraszam, jestem trochę przytłoczona. Zostałem zmuszony do milczenia. Nie chcę, byś mnie widział w takim stanie. Nie mogą nic być bardziej odmienna od codziennego, irytującego bycia sobą. Cóż za gorzka mina. Chwilę jej zajęło, ale wygląda to, że w końcu posunęła się od płaczu. Mógłbyś mnie wysłuchać? Brzmi prawie jak inna osoba. Wiem, że poruszanie tego tematu teraz nie ma sensu, ale zauważyłam kilka dziwnych rzeczy. Przede wszystkim pierwsza ofiara Mao, projektant, który przygotował strójkan. List sugerował, że Mao zabił tego człowieka, ale osobiście w to wątpię. Myślisz, że zepchnięcie ze schodów wystarczyłoby zabić bez cienia podejrzeń? Kilka dni potem przyszłam na miejsce wypadku. Schody rzeczywiście były strome, ale widoczność jest wcale nie lepsza. Ale były to kręcone schody, myślę, że nawet gdyby ktoś został pchnięty szybko, przestałby stracać się w dół.
Sądziłam tak jak policja, że nie byłoby to morderstwo, lecz wypadek. Mao udawał, że kogoś zabił. Mógł jedynie twierdzić, że jest odpowiedzialny za jego śmierć, mimo że nie miał nic z tym wspólnego. Jak zwykle nie mam na to jednak dowodu. Idąc za ciosem, Mao odebrał kolejną osobę, tancerza baletowego, Michaela Jugmunda, z którego nie mogliśmy się skontaktować, gdy 2 miesiące temu wrócił do swojego kraju. Na wszelki wypadek udałem się w okolicy jego starego domu w zachodniej dzielnicy, by się upewnić, że jest nieobecny. Nie dlatego tam poszła. Jeżeli Mao chciałby i nie myśleli, że tancerz został zabity, pomyślałem, że mogłoby tam do czegoś dojść i gdy dochodziłem dookoła, wpadłem po prostu na Saizo. Rzeczywiście coś tam się stało, był tam ślad krwi prowadzący do moza. Początkowo myślałem, że Saizo zabił pana Jugmunda, ale to nie było krwi, ale nie było krwi na jego płaszczu. Jeżeli Saizo użył noza, by kogoś zabił, byłaby na nim plama. Po przeszukaniu rzeczy Saizo odkryłem, że zabrał zagraniczne prawo jazdy Jugmunda. Jego prawo jazdy? W końcu zebrałem się na głos. Jednakże jestem skłonna stwierdzić, że było prawdopodobnie fałszywe. Nawet jeżeli pan Jugmund wpadł do moza, dlaczego jego prawo jazdy tak dogodnie znalazło się na chodniku? Może Mao zostawił je dla Saizo? Ale czy wepchnięcie kogoś do moza nie ma na celu odwleczenia identyfikacji ciała? Trudno mi sobie to wyobrazić. Mówi więc, że Mao znowu udawał, że kogoś zabił? Tak. Wiemy, że Saizo był o tym święcie przekonany. Napijmy się? Mao zrobił coś takiego? Jaki jest sens fingowania morderstw, który wierzy jedynie Saizo? Nie jestem pewna, wciąż te dwa fałszywe morderstwa są najsilniejszymi wskazówkami w całym zajściu. Wskazówki? Co jest najbardziej podejrzane, pozostanie pytanie, dlaczego Mao po prostu nie groził samej kanon? Och tak, pewnością wiedział o posiadłości Gonzu, wiedział bez wątpliwości, że gdzie gwiazda taka kanon mieszka. Nawet jeżeli nie wiedział, mógł zostawić jej wiadomość w szkole, w lodowisku treningowym i w wielu innych miejscach. Cóż, są rodziną. Wiadomość zostanie przekazana prędzej czy później. Nie, to żałosne wytłumaczenie. Nie byłoby sensu przyciągania tego od tak. Myślałem, że Mao znów bawi się w swoje gry. Z tego to z pewnością robił. Zgaduję, że czyni to tę sytuację taką, jak tamto porwanie. Byłam w zupełnym błędzie. Mao był poważny. Zaplanował to krok po kroku, potem jedynie udawał, wykiwać każdego z nas. Sami spuściła głowę i nieco zadrżało, jakby przeklinając swoją porażkę. Prawdziwym celem Mao nie była kanon, co? Nie mam co do tego wątpliwości. Faktycznie za kanon nic się nie stało, wspiera to teoria, ale Mao użył zmysłowego postępu, by skłonić nas do uwierzenia, że jego prawdziwym celem znajduje się na arenie. Jego posłużenie się Saizo jest najlepszym przykładem tej sztuczki. Przyznam, że Saizo jest znakomitym wspólnikiem. Mimo to dla Mao byłby najlepszym przypadkiem obciążeniem. Dowodzi to jego zeznanie. To była pułapka, Mao. Im gorzej Saizo się spisywał, tym bardziej stawał się dla niego użyteczny. Możliwe, że Mao przewidział zeznanie Saizo dotyczące morderstwa pana Jugmunda i tak jak się spodziewał, skupił uwagę na arenie. Ale czy Mao nie traktował przychylnie Saizo w celu wymuszania na nim posłuszeństwa? To prawdopodobnie jeden z elementów planu, nad którym nie miał kontrolu. Można to uznać, że dość bezpieczne założenie, biorąc pod uwagę Gonzu i jego ludzi uwikłają w tę sprawę. Prawdopodobnie domyślił się, że nikt nie obsesie się torturą Jakuzy. Ich założenie się opłacało w 100%, pomimo że oporu Saizo wobec sadyzmu Horib. Przynajmniej raz powiedziała, że Mao przygotowuje show godne jego audiencji i miała rację. Po 2 dniach przesłuchiwań i zaangażowania w Toyuki, założyłam, że informacje były prawdziwe, tak jak w hotelu. Obydwoje byliśmy, nie. Nie, bądź taka zadołowana. Gdy zasugerowałeś rzucenie kwiatów, wszystko byłoby idealnie. Sami spojrzała na mnie smutnym wzrokiem. Dzięki, naprawdę. Nie próbowałem ci je pocieszyć. W każdym razie rozumiem, co masz na myśli. Jak powiedziałaś, nie było prawdziwego powodu dla Mao, by skrzywdzić kanon. Zostałam wprowadzona w błąd, by myśleć, że celem Mao jest nasza przyjaciółka. Była to słuszna myśl, biorąc pod uwagę, że nie doszło do tego samego porwania w rodzinie Miwa. Więc prawdziwym celem jest, nagle przez myśl przeszła mi rozmowa mijających mnie par. Tak, doszłam do tego już przed tym, gdy skończył się występ kanon. Wiesz, jak Mao kocha swoje podchody? Tak. Cóż, w ciągu tego całego zamieszania, kto najbardziej został zmanipulowany? Ty i Azai Gonzu. Ostro wciągnąłem powietrze, gdy tylko krótki dech uszedł z mojego gardła. Dlatego list został zaadresowany do nas.
do potwora i mojego ukochanego bohatera. Proponowano mi odebrać życie podczas tego incydentu, więc co z Gonzu? Jest zajęty innym gangiem? Gonzu niczego by nie podejrzewał, że na niego mało pozostawił pułapkę. Pamiętaj tylko, że to hipoteza. W pośpiechu martwiłam się, że coś przeoczyłam i nie zaraportowałam tego. Szkoda, że nie zadzwoniłam do niego wcześniej, kiedy jeszcze był czas. Jak? Krzyknąłem bez zastanowienia. Więc ta eksplozja w dzielnicy południowej? Atak mający na celu Gonzu. Nie mogę w to uwierzyć. Gonzu, nie może być martwy. Próbowałeś się z nim skontaktować? Nie mów mi, że jest już za późno. Nie mogłem wyzbyć się niepokoju. Słuchaj, sprawdzę dom Gonzu. Nie, najpierw powinna sprawdzić szpital. Niech to szlak. Ten człowiek może i jest demonem, lecz zawdzięcza mu moje życie. Życzyłem mu śmierci wiele razy, ale teraz gdyby się to stało, jesteś dobrym synem. Przestań kpić, jeżeli Gonzu nie żyje, jestem skończony. Uspokój się, Azaj. Co? Usami przemówiła spokojnie. Gonzu jest bezpieczny. Poczułem, jak uchodzi ze mnie siła. Mogłem jedynie mrugać po raz. W końcu się uspokoiłem. O! Nie udało się. Długo potem Choryby wprowadził nas do klubu na Alei Centralnej. W środku nie było ani jednego klienta. Hostes również tam nie było. Sądzisz, że zginąłem, chłopce? Olbrzym świtał mnie, zanim pociągnął łyk silnej whisky. Tak, cieszę się, że jesteś cały. Głęboki, zaskliwy śmiech rozszedł się echem po klubie. Ten mały z pewnością wie, jak wyprowadzić w swoich planach w pole, ale nie wie, co to znaczy kogoś zabić. Jeżeli chcesz zapolować, musisz być przygotowany na własną śmierć. Siemniak nie postawił nawet nogi w moim domu. Po prostu podłożył bombę i uciekł. Wiedziałeś więc, że planuję podłożyć bombę pod twój samochód? Nie. Muszę przyznać, że mało to doskonały strateg. Załóżmy się, że nie zostawił po sobie śladu. Byłem zainteresowany tym, co zrobi, gdy przyjdzie po moje życie, ale nie było możliwości, bym to przewidział. Zainteresowany? Mówimy tu o twoim życiu. Wiedziałem, że to ja byłem jego celem od samego początku, skoro list został przysłany tutaj. O pozostałych dowodach sami nie wiedziałem, póki o ich nie wspomniała, ale nie byłem zaskoczony. Było to zbyt wiele podejrzanych rzeczy, zepchnięty ze schodów? Idiotyczny. Koronerów nie płaci się za astronomicznych sum pieniędzy należących do rządu, by nie byli w stanie stwierdzić różnicy między wypadkiem a morderstwem. No i pozostała jeszcze jedna kwestia tej przynęty. Sadzu i ten jego bękarty z synem dostał w swoje ręce zagraniczną broń, ale powinienem być wdzięczny, skoro była to okazja, którą wykorzystałem, by ujawnić informację o moich planach. Więc twój plan, by udać się na walkę dziś wieczorem, był różnie się od Shiny. Jeżeli chcesz złapać ofiarę, dlaczego miałbym o tym mówić? Zdaję sobie sprawę, że jest niezależny wśród Yakuzy, lecz jego radykalna filozofia wciąż czasem trudna do pojęcia. Wybacz, że przeszkadzam, szefie. Skończyłem właśnie rozmawiać z liderem Shiny, Naito. I? Mówisz, że chce mi ci pomóc znaleźć ludzi, którzy są odpowiedzialni za ten bałagan. Wygląda na to, że chce zawrzeć porozumienie. Więc Szczur przyszedł błagać o pokój. Tak, i myślę, że jest gotów odciąć palen w ramach przeprosin. Co miałbym zrobić z jego palcem? Powiedz mu, żeby przyniósł gotówkę. Cóż, nie sądzę, by mu się to spodobało. Ma w końcu reputację, o którą musi dbać. Nie obchodzi mnie, czy mu się to podoba. Nie jest pożyczki do sprzeciwiania mi się. Powiedz mu, że jeżeli się nie może zapłacić, to wszyscy ludzie są martwi. Przywódca Shiny osobiście przeprosił Gonzo, jednak zamknął przed nim drzwi. W każdym razie to cała historia, Kisuke. Piłem tu, gdy mało podłożył bombę, obserwując wszystko ze spokojem. Mógł sobie pozwolić na ten spokój, skoro wszystko przewidział. Rozumiem, twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Nie było nic do powiedzenia, skłoniłem się i podszedłem do drzwi. No to było niezłe. No ale w sumie to było zbyt proste, jakby... Nawet taki strateg jak mało by załatwił tak od sobie. Gonzu. Czy z Gonzu to nie człowiek? Usami. Tak? Trzymaj oko na Kisuke. Jestem pewien, że wiesz, co mam na myśli. Usami bez odpowiedzi wyszła za mną. O. Ostatecznie mój plan nie był wystarczająco gruntowny. Przejście do działania bez uprzedniego potwierdzenia celu było błędem.
Przypuszczam, że trochę nie doceniłem Usamiyaza i Gonza, ale to tylko trochę. Przyznam się do porażki. Z wiele rzeczy, których można się od nich nauczyć. Dla przykładu, Azaj Gonzu jest kimś, kim należy się liczyć. Samotny wilk nie może go zabić, jednak następnym razem z pewnością cię dopadnę. Wróciłam. Witaj, pionie. Wygląda, że znowu zaliczyłaś wysoki wynik. Kan uśmiechnęła się, otworzyła torbę, którą niosła. Zaczęła pakować swoje ubrania. Co jest? Tonia wraca do domu, znaczy mam na myśli do trenera. Naprawdę? Wiesz, że nie mam nic przeciwko, byś została? Dziękuję. Kolejny uśmiech pojawił się na jej twarzy, lecz szybko zniknął. Oglądanie ciebie zajętego usami i papą jest zbyt rozpraszające. Proszę, znowu myślisz, że świat kręci się wokół ciebie. Przepraszam za moją samolubność. Co? Zaskoczony objąłem twarz Kanon i uważnym długim spojrzeniem. Ledwo mogłem dostrzec łzy zbierające się w jej oczach. Nie mam wyboru, muszę to zrobić. Nie zrobię postępu, póki naprawdę nie uwierzę, że jestem najlepsza, że to ja zawsze mam rację. Przepraszam, papatki. Nagle się pożegnała. Jej ręce zaczęły gwałtownie przerwanie rżeć. Czy coś się stało? Nie, ale nic się nie stało i w końcu dodała mi odwagi, by odpuścić. Jej oczy były pełne smutki, łzy, które właśnie wydawały się mnie oskarżać. Mogłem jedynie stać się oniemiały. A. Czyli Kanon się zorientowała, że nic nie wyjdzie z romansu. Czy Kanon powinien być poświęcony? Czy powinienem bym poświęcić więcej uwagi? Czemu Kanon przyszła tu do mnie o pomoc? Jesteśmy rodzeństwem, choć tylko z nazwiska. Bez wątpienia było coś, co mogłem dla niej zrobić. Więc dni, które spędziłam, były bardziej udane niż zwykłe, bo wiedziałam, że będzie czekał na mnie, gdy wrócę do domu. Nie zrobiłem niczego. W ciągu tych paru dni zapomniałem o domu i rodzinie. Pomogłeś przypomnieć mi świat poza łódźwiarstwem. Byłem zmieszany, zmęczony i niespokojny. Jakby oddech zbierał się w moim gardle, że musiałem go wyrzucić. Dlaczego w jednie zostaniesz? Wyciągnąłem do Kanon rękę. Przepraszam, byłem tak zajęty trzymaniem z dala od ciebie kłopotliwych rzeczy, że nie zdałem sobie sprawy, jak zrobić to samo. Jakże Kanon ledwo odpowiedziała przygnębionym, zrezygnowanym tonem. Moje miejsce jest na lodzie, nic mi nie będzie, nie martw się o mnie. Spokojnie odwzajemniła moje spojrzenie z uśmiechem. Będę dalej szła swoją ścieżką, dostanę się na olimpiadę, zobaczysz, Kanon już zdecydowała. Nie było dla mnie już nic więcej do powiedzenia. Do zobaczenia. Za tym lekkim uśmiechem było coś, czego już nigdy więcej nie pozwoli mi ujrzeć. Twój kołnierz jest pogięty, jej smukłe palce delikatnie prześlizgnęły się po mojej szyi. Boże, czasem potrafisz być taki niedbały. Zgiełk emocji zawrzał mi usta. Kanon nigdy wcześniej nie dbała o mój wygląd. Był to wyraz wątłej sympatii. Zostawiała za sobą nieustające zmieszanie. Moja siostra z nazwiska wysłała przez drzwi. Haha. Ciekawie to rozegrała. Oj, oj. Jest okej. Okay. Ściągnę bluzę, bo się gorąco mi zrobiło. Lodowaty, słony wiatr za morza klął skórę. Jest raz. Lodowaty, słony wiatr za morza klął skórę. Czyli dobrze przeczytałem. Ciemność tej szczególnej nocy pozwoliła gwiazdom lśnić i sprawiła, że mieszkańcy Tumabestu byli jeszcze bardziej świadomi chłodu zbliżającej się zimy. Jezu, ten zrób zwory są takie głośne. Jest tak, mimo tego, że jest aż tak wyciszone. Haru przemyślała dotychczasowe wydarzenia jeszcze raz. Tym razem za pomocą Azaj Gonzu mogła wymusić mat. Jej kieszeń zaczęła wibrować i melodyjny dzwonek rozdał się w nocy. Jej wola do walki rozgorzała jeszcze raz. Był to telefon, który dał jej mało. Cieszysz się smakiem zwycięstwa? Żartujesz? Cieszę się, że to słyszę. W końcu musisz mnie jeszcze złapać. Usami Haru. Skupiała się na głosie dochodzącym z słuchawki. Haru przyklekła i spojrzała w środek morza. Krew pochodziła od zwierzęcia. Tania ryba z pobliskiego marketu. Wiedziałeś, że policja domyśli się, że to nie było morderstwo. Dlaczego chciałeś, by Sainz o to sprawdził nam o tym doniósł? Nonsens, nie planowałem niczego tak daleko. Jedynie chciałem, by Sajzu myślał, że jestem potężny, to wszystko. Powiedziałem mu nawet, że ciała nie unoszą się w morzu otaczającym to miasto. Naciągnięte kłamstwa, ale dał się nabrać. Uwierzył nawet, że gaz, który można wrzucić do wentylacji, który zabije wszystkich w pomieszczeniu, łatwo wyprodukować. Naklejka na torbie na C5 nie była jego pomyłką, ale twoim poleceniem? Ha, musiałem skłonić ciebie i twoich pomocników do podążania za tropem.
Napijmy się. Nie sądziłem, że była to dobra wskazówka. Ty gnoju. Haru gryzła się w myślach w język. Była doskonała. Dzięki tobie podążyliśmy za Sanji z całą mocą. Naprawdę wytresowałeś go na dobrego chłopca, co? Wytresowałem? To niezbyt uprzejme słowo. Chciałem tylko, by poświęcono mu trochę uwagi, wiesz o tym. Ja jedynie spełniłem życzenie tego dziecka i pobawiłem się w nim trochę. To to samo. O Boże, mój głupi pies. Zaraz, chwila. To to samo. Nie, powinien być pełen zachwytu. Po spotkaniu mnie ten załosny, bezużyteczny byt w końcu był szczęśliwy. Nawet jeżeli zostanie długo zlikwidowany, podarowałem mu podniety i pragnienie, których nigdy by nie zaznał. Haru przewidziała już następne słowa Mału. Nie jesteś inna, Usami Haru. Nareszcie udało ci się mnie odszukać. Jesteś w końcu obieży światem. To, czego potrzebujesz, to nie miłość lub przyjaciel, lecz przeciwnik lub zło. Coś, czego możesz użyć jako pretekstu w stosunku do swojej obsesji. Haru posyła jak otwór, który ten diabeł wykopał w jej piersi, rozszerzał się. Jej twarz zesztywniała, oddech stał się płytki. Czy to nie dlatego porzuciłaś skrzypce? Zachowała milczenie. Znieś to. Po prostu znieś. Rosnący się płomień nienawiści szybko sprowadził Haru na ziemię. Mogła jedynie stać się usłupia i on nie mała. Zagram z tobą ponownie, Mało powiedział łagodnie. Na zimowym placu zabaw, gdzie wiosna nigdy nie nadejdzie. W pewnym momencie sygnał z telefonu dobiegł z jej usu. Skrzypce. Haru maszerowała w nieruchomymi oczyma. Nie myśl o niczym. Odrzuć w ciemność noc i jęki bólu. Zachowaj ten gniew. Znieś to przekleństwo. Włóż całą swą egzystencję w tę nienawiść. Gdyby Haru uczyniła cokolwiek innego, mogłaby zacząć myśleć o odzyskiwaniu tej cennej zabawki, która odrzuciła tak dawno temu. Haru mi gra na skrzypcach. I tak właśnie zakończył się rozdział trzeci. Tak, rozdział trzeci. Mam nadzieję, że się podobało. Ten odcinek będzie trochę krótszy niż poprzedni, ale 25 minut, 27. Przepraszam, to też coś dobrego. Więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.